Dzień dobry, witam na moim kanale Countess Painting. Dziękuję serdecznie za pozytywny feedback. Odpowiadając na Państwa pytania i prośby, zademonstruję dzisiaj rysunek konia. Będzie to koń widziany z boku, idący z tempa. Rysować będę sztyftem grafitu, a każdy kolejny krok dokładnie objaśnię. A więc zachęcam do rysowania. Ponieważ zamierzam rysować portret konia widzianego z boku, a idącego wyciągniętym krokiem, więc celem dobrego rozplanowania rysunku układam arkusz w pozycji styl krajobrazu. Jak zwykle zaczynam od położenia paru kresek na papierze. Tu jeszcze raz podkreślam, że te pierwsze linie są bardzo istotne. Dlaczego? Bo w tym momencie nadajemy naszej pracy pożądany kierunek działania. U mnie konstrukcja mojego przedsięwzięcia wygląda tak. A dla potrzeb kamery pogrubiłam linie pomocnicze czarnym pisakiem. W rzeczywistości linie pomocnicze są bardzo leciutkie i prawie niewidoczne. Linie te dzielą dany mi arkusz na obszary. Pierwszym jest linia horyzontu. U mnie przebiega ona mniej więcej przez środek papieru. Następnie zaznaczam środek tej linii, będąc jednocześnie środkiem arkusza. Potem przypuszczalną długość i wysokość mojego obiektu, czyli konia. No i już przechodzę do szkicowania bohatera mojego rysunku. Najpierw będzie to konstrukcja złożona z samych linii, coś w rodzaju szkieletu wskazującego na ułożenie się zwierzęcia idącego z tempa, spokojnego, wydłużonego z tempa, kiedy to cała linia kręgosłupa jest lekko falista, nieznacznie spłycona, przednia lewa kończyna wysunięta w przód, tylna prawa noga pociągnięta nieco, gotować się będzie do następnego kroku, natomiast prawa przednia oraz tylna lewa pozostają jeszcze w fazie wykroku z tyłu. Dobrze, tak wygląda mój szkic. Państwa też już gotowy? Świetnie. I tak, rozpoczynając od strony prawej, wyraźniej podkreślam charakterystyczną linię głowy, nie zapominając o nosie i uszach. Następnie zakreślam linię szyi, falistą linię grzbietu i przechodzę do kończyn. Proszę zwrócić uwagę na to, że przez cały czas używam sztyftu grafitowego o miękkości B3. Kończyny konia. Tu ponownie zwracam uwagę na budowę tego czworonoga, na charakterystyczne umiejscowienie jego stawów kolanowych, pięt, stawów łokciowych i nadgarstków. W tym momencie szkicuję jeszcze dwie linie pomocnicze, będące kresem nóg, tych dalej położonych ode mnie, jako widza, oraz tych bliżej położonych. Przypominam też, że odpowiadające sobie stawy nóg znajdują się mniej więcej na tej samej wysokości. Podczas rysowania szczegóły zawsze można jeszcze dopracować. Gotowe, a więc przechodzimy do następnego etapu naszego rysunku, do retuszu.
proszę, oto kolejne fazy. Jak widać, wraz z udoskonalaniem obiektu mojego rysunku wzbogacam go o tło. Długość tego etapu rysowania zależy wyłącznie od naszej wyobraźni. A to rezultat końcowy. A to mój rysunek oprawiony już w ramę. Tyle na dziś. Dziękuję za wspólne rysowanie. Ponieważ jestem bardzo ciekawa rysunków Państwa, proszę zdjęcia rysunków oraz ewentualne zapytania czy uwagi przesłać na mój adres mailowy i zapraszam do subskrybowania mojego kanału Kantens Painting. Do zobaczenia wkrótce. Pa!